Siemaneczko moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I moi drodzy, dzisiaj mamy sobotę i zobaczcie co się stało. Przepiękna strefa, nowa strefa w Energylandii Aqualantis została otwarta przedpremierowo, coś niesamowitego. Oficjalne otwarcie dopiero w środę, dlatego w środę nagram dla was całą tą strefę. Pojawi się odcinek w czwartek na moim kanale i do wygrania będzie bilet do Energylandii. Dlatego koniecznie subskrybujcie ten kanał, żebyście tego filmu nie pominęli, bo macie w końcu szansę wygrać bilecik. Ale moi drodzy, widzicie już po tytule, że dzisiaj będziemy testować rollercoaster ekipy, ponieważ każdy dosłownie, czy to mały, czy to duży, się drze, że ekipa w Energylandii, bo mają swój tutaj rollercoaster. Bardzo ogólnie zajebista sprawa, bo czegoś takiego jeszcze nie było i to, moi drodzy, stworzyło w mojej głowie nowe marzenie, żeby mieć tutaj kiedyś swój własny rollercoaster, ale może nie taki mały jak ten, tylko coś w stylu na przykład Abyssusa, ale kto wie, może kiedyś moje marzenie się spełni, a my teraz co, lecimy testować nowy rollercoaster. Moi drodzy, popatrzcie się, już tutaj pokazuje się wejście, ekipa właśnie na tego rollercoastera. I uwierzcie mi, że aktualnie na tej strefie najwięcej osób przychodzi na tą kolejkę. Naprawdę tutaj są największe tłumy, to jest niebywałe, bo ta kolejka, gdyby to nie była kolejka ekipy, to pewnie by była omijana szerokim łukiem. Jak widzicie, popatrzcie się, są tutaj szafeczki z logiem ekipy, bardzo ładnie wyglądają. Zaraz nie działają? Szkurcze, nie działają. Dopiero pewnie będą działać w środę. Pamiętajcie, to jest przedpremierowe otwarcie. Teraz patrzcie się, mamy Nowciaksa, mamy Murciks, mamy tutaj Kasię, tutaj jest wujek Gunki. Tu mamy Krzycha, Pateca, Minimajka. Tu mamy Marcysię, moi drodzy, najładniej śpiewającą. Tutaj mamy Trąbalskiego, Weronikę i na samym końcu mamy Karola Friza. I chyba ma najładniejszy friz, no nie? Nie, Weronika ma też bardzo ładny. Ogólnie zrobione? Zajebiście. Zajebisty motyw, zajebisty pomysł. Dlaczego poświęcam cały odcinek tej kolejce? Bo myślę, że najwięcej osób właśnie ta kolejka zaciekawi, a nie Abyssus, chociaż pojawi się już za niedługo na moim kanale. Też będzie osobny filmik z Abyssusem. Tu mamy jeszcze logo, ekipa Light Coaster. Jest wszystko, bardzo ładny wystrój. Ja jeszcze wam powiem tylko jedno, bo widzicie, tam się jedzie tym, tą kolejeczką się jedzie tam przez takie, jakby przez taki otwór pomiędzy skałami. Ładniej by to wyglądało moim zdaniem, jeżeli by tam była na przykład litera E ekipy i by się przez coś takiego przejeżdżało. No ale trudno. Tak jest ładnie i mega mi się to podoba. Popatrzcie, jaki duży napis. Ekipo. Nagrywa się? Tak. Moi drodzy, bardzo was przepraszam, ale jechaliśmy już raz. Zapomniałem włączyć nagrywania. Dlatego moja reakcja może nie być aż taka piękna, a naprawdę mi się ta kolejka bardzo podoba. Ale wróćmy do tego, co mówiłem wcześniej, bez nagrywania. Tutaj tak samo jak na bumerangu, taka sama wysokość, zapada się tam ta podłoga i pokażę wam, gdzie teraz robi zdjęcie. Po lewej stronie mojej podujemy. Mamy podkę, tu jest ten fajny spad, do góry. Tutaj właśnie mogła być literka E, ale tak jest spoko. Tutaj jest zajebisty. O wiele wyżej wyjeżdżamy do góry niż na bumeranku. Większy pion jest, lepiej to czuć. Tak w głowie się fajnie to czuje, no nie? Zajebiście się to czuje. To jest, tak, dokładnie. Ten moment jest zajebisty. Moi drodzy, tak jak wam powiedziałem na ujęciu z GoPro, niestety za pierwszym razem zapomniałem włączyć GoPro i nie nagrało mojej prawdziwej reakcji, ale kolejka mi się mega podoba i moim zdaniem jest lepsza niż bumerang. Widzieliście, gdzie robi fotkę, warto sobie to również zapamiętać. Jechaliśmy póki co tylko w pierwszym wagoniku, pojedziemy sobie również w ostatnim, aby sprawdzić, w którym wagoniku są lepsze odczucia. Wiadomo, był też taki teścik, ale na tej kolejce zrobimy to po prostu w tym filmie. Fajnie to wygląda, mega fajna jest ta kolejka i mi się podoba i mega się cieszę, że w końcu się mogę na czymś innym przejechać. Zobaczymy sklep. Jezus, ale nasze zdjęcia muszą być takie słabe. Proszę pani, bierzemy. A taka ładna okładeczka. Tutaj nie ma pani na bluzce ekipa, ale tutaj u góry jest ekipa. Także panią pozdrawiamy, pani nam dała zdjęcie. Dziękujemy pani. Patrzcie się, tutaj ekipa ma w ogóle takie torby? Nie. To jest ręcznik? Co to jest? Ręcznik. Ekipa Chile. Podkoszuleczki? Ekipa? Co tam masz? Kubę. No. Tu masz jeszcze takie i takie. Nie no, spoko to ogólnie zrobili. Fajna akcja reklamowa dla dwóch stron. Oboje się napędzają i naprawdę to fajnie im wyszło i fajnie to wygląda. Czekamy na lodykę. Czekamy na lody ekipy. Ej, ale tu jest lodówka. Tu jeszcze były lody ekipy. To już w ogóle by był kosmos. Ja bym nawet dzisiaj kupił. Po prostu jak sklep po kolejce. Tylko mają tutaj swoje podkoszulki, okładeczki takie jak widzieliście na zdjęcie. I tyle, normalnie. Spodziewałem się, że w tym sklepie będzie można zakupić lody ekipy, co by było bardzo fajne i fajna akcja promocyjna, ale nie zobaczyliśmy. Może będą dopiero w środę. Nie wiem. Co? Tam jest lody. Mówisz? Może tam będą. Dobra, idziemy sprawdzić, bo jest tutaj taka lodziarnia Steam Ice Cream i zobaczymy, może tam są akurat lody ekipy. Dzień dobry, są lody ekipy. Są lody ekipy? Nie ma lodów ekipy. Ale my chcemy lody ekipy. Kurczę. Dziękuję, do widzenia. Niestety nie ma lodów ekipy. A już myślałem, że będą, są tutaj lody na patykach. Także szkoda. Moi drodzy, udajemy się teraz do ostatniego wagonika i sprawdzimy sobie, czy tak jak na większości kolejek z samego tyłu jest bardziej ekstremalnie. I teraz wyjedziemy sobie automatycznie wyżej, więc będziemy mieli mocniejszy spadek, więc będzie trudniej zrobić zdjęcie. Karol, patrz, do tyłu. A jak wysoko teraz. Pa, jak lecimy. No wyżej jest chyba jak tam. Myślisz? Troszkę może być wyżej, ale wydaje mi się, że jest podobna wysokość. Kurczę, słabo, ale szybko się jakby jedzie z powrotem, no nie? Ale, ale mi głowę dziwnie dociska. To się najbardziej podoba. I nie wiem, moi drodzy, co mam wybrać. Dylemacik mam straszny. Czas podsumować tą kolejkę, przepiękną kolejkę, ponieważ ta osoba, która projektowała te obrazy, ten cały wystrój, to naprawdę powinna dostać jakąś nagrodę za to, bo jest to naprawdę majstersztyk. Wszystko mi się mega podoba, fajnie jest to bardzo zrobione, ale moi drodzy, kolejka jak kolejka. I to nie jest jakaś mocna kolejka, to jest po prostu jak bumerang, ciutkę lepszy moim zdaniem. Moi drodzy, jeżeli ktoś chce większe przeciążenia, większe emocje, siada sobie z tyłu. Jeżeli ktoś chce ładne widoki, siada sobie z przodu, ale ja zawsze powtarzam, lepiej się przejechać dwa razy, raz sobie usiąść z przodu, raz z tyłu i samemu wywnioskować, gdzie wam się lepiej jechało. Kolejka bardzo fajna, bardziej dla najmłodszych, jest od 120 cm, więc myślę, że większość z was na pewno się na niej dobrze pobawi, a jeżeli ktoś jest żądny przygód, no to wiadomo, lepiej się przejść też na Abyssasa. Ale wróćmy jeszcze, moi drodzy, do tej kolejeczki. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ta kolejka nie byłaby ekipy, to uwierzcie mi, że ona by nie cieszyła się aż takim zainteresowaniem, jakim się dzisiaj cieszy i zapewne się będzie cieszyła jeszcze przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Mieliśmy okazję rozmawiać z jednym z pracownikiem, który pracuje właśnie na tej kolejce i on nam sam nawet powiedział, to miała być cicha, spokojna kolejka, daleko położona, bo ona jest naprawdę na samym końcu. Oni się wszyscy spodziewali, że wiecie, tam będzie parę ludzi, a mówi, że to co teraz widzi, to jest naprawdę masakra, Saigon, pełno ludzi. Nie spodziewali się tego, no ale cóż, bardzo fajna inicjatywa i tak jak wam mówiłem, fajnie jakbym ja kiedyś miał też swoją kolejkę, pomarzyć każdy może, ale trzeba mieć marzenia. Ja wam dziękuję za oglądanie, widzimy się już w następnym odcinku, niebawem, siema!